No witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Center 22, jak widzicie, Ellen Gradzik, więc ładowanie soi i lecimy na skup i zaraz zobaczymy, co będzie się działo dalej. Bo szczerze mówiąc, to jest czerwiec, a ja mam milion na koncie już. Już mam milion na koncie, a jeszcze soi nie sprzedałem. A soja za 4200, mogę wam nawet pokazać. Tutaj. 4214 dokładnie. Jeszcze jakbym podkręcił, to może by się trochę uraz, ale nie będę tam kręcił chyba. Albo podkręcę. Do 10. O, do 10 miał być, do 12. No urosło tam. O 60 zł. Tak zostawimy. Ile to? Dawaj, sprzedawaj tą soję. Bo trzeba pieniążki robić. Tak jest. 730 tysięcy, tak o. Dobra, i teraz trzeba dobrze pomyśleć, co by to kupić za pola. Przede wszystkim, czy na czerwcu dostajemy, czy od razu lipiec. Nie no, chyba czerwiec, zagarniemy sobie trochę te łąki. Właśnie nie wiem, co ja mam w ogóle kupić. Coś, co nie jest drogie, czyli to. To. Może złą to wystarczy. Bo ile mam jeszcze na koncie? Na koncie mam jeszcze 1 200 000. Dobra, co mogę kupić? To. To mogę kupić. To mogę kupić. I mam 260 tysięcy. I w sumie to mogę kupić. Czy bardziej to. Na to już mnie nie stać. A na to? To też mnie nie stać. Na... O! To jest za 50 tysięcy, trzeba kupić. Na to mnie stać. Na to też. Oj, na to już mnie nie stać, ale na to mnie stać jeszcze. No i dobra, no w sumie myślałem może nad ósemką, ale jednak kupiłem inne pola. Ale tutaj wreszcie całą górę mapę mam wykupioną, więc... No jak widzicie, już dużo nie zostało do kupienia tych landów. No tylko w sumie można powiedzieć, że tutaj dół mapy zostało do kupienia. Tutaj dół mapy, te łąki i tutaj... Na spół zostało do kupienia tylko raz, dwa, trzy. Same pola liczę, tak? 4, 5, 6, 7, 8 pól. 8 pól zostało do kupienia. No, 8 pól zostało do kupienia i będę miał całą mapę wykupioną, więc... Es sumie. Fajnie, fajnie. Elegancko, fajnie. Gdzie ja jestem? Gdzie ja w ogóle jestem moją osobą? A jestem na tyle nawiązujący, dobra. I teraz tak. Czy na siano to robić, czy... wymaga zaorania i wapna i... Czyli standardowo. Robię to na siano, no bo przecież to krów, tak? Wiadomo, że na krowach już trochę tego mam żarcia, no ale jednak warto sobie kupić więcej. Zrobić więcej. I teraz tak. Tu jest pełno siana, tu trzeba kiszonkę dorzucić. Ale to po odcinku sobie dorzucę, bo to jest 26 ton. Więc nie za dużo. A krów jest 36. A bordzika jest 58 ton. Czyli tak to wygląda, dobra. Wiecie co? Ostatnio kosiłem. Więc chyba teraz sobie trochę odpuszczę. Odpuszczę sobie trochę to koszenie. Bo wiecie no, ostatnio kosiłem, no to teraz nie chcę się zbytnio kosić. Może bym poprzewracał. A prasę na cosplaya puść... O! Ty, to brzmi jak pan. To nie... I to nie jest głupie. Teraz tam oczywiście jest czerwiec, no to ja tam już nic nie zasieję, oprócz marchwi. Bo marchew i pasternak jeszcze mogę siać, no ale bez zasady, tak. Nie będę takich upraw tutaj się. Się ciekawi mnie, czy Elengrad się szybciej skończy, czy Holberon, ale chyba Holberon powinien się szybciej skończyć. Według moich obliczeń. Ale ja tam nie wiem.
Dobra, szybkie generacje kursu. To pole tutaj obok jest. Pole, okej, to chyba jest bardziej podkręcone. Widzicie, jedne na dość dużym plusie kupowałem, jedne pole na dość dużym minusie kupowałem. W sensie chodzi mi o to, że jak kupowałem pole, no to bardziej mi chodzi o to, że. No jednak jeden kurs wygenerował na około. Okej. Patrzcie, chodziło mi o to, że ten land na przykład był minus 3, plus 32 tysiące, czyli dopłaciłem do tego landu, tak? Ale za to ten land już kupiłem taniej. I ten też dopłaciłem 60%. Ten na promocji był 10%, ten był 32% na promocji. Tutaj akurat widzieliście, ten land dołożyłem 60%, a za ten kupiłem za psi, można powiedzieć, chuj. Za 51, za 47 tysięcy. Co kupiłem niby? Bo to 56% prawie było. Gdzie 1500? Co? Trzeci punkt i jedź sobie. Niech on sobie to kosi, a ja to zaraz będę przewracał. I przewrócę sobie może. Czym by to przewracać? Może małego już te. O właśnie, małego już te jerka sobie ogarnę. Małego już te jerka sobie ogarnę. Może przy okazji wrzucę sobie dwie łyżki kiszonki. A będę musiał sobie ogarnąć chyba jakiś lepszy sposób do ogarniania tej kiszonki. Nie wiem, albo jakiś system pasów, albo. Tu 600 ton było ogólnie kiszonki. Ogólnie ta kiszonka jest od początku serii praktycznie, bo ona była w 30 odcinku robiona, więc. Te krowy tak naprawdę nic nie zżarły. Będę musiał sobie coś ogarnąć z tej kiszonki. Może jakąś łyżkę do ładowarki? Ja nie wiem, pomyślę. Są dwie opcje, albo łyżka do ładowarki, albo. Albo jakaś taka fajna maszyna, co wciąga. Co wciąga sobie na przyczepę i wtedy po 38 ton sypać tutaj. Wtedy by było bardziej chyba lepsze rozwiązanie. To nie wiem, czy jest taka rzecz do 15 była i 17, 19 chyba też. Tak, do 19 też była. Tylko nie wiem, czy jest do 22, ale to sobie mogę zaraz zobaczyć. Tutaj to będzie wszystko połączone. Zaraz w kolejnym odcinku będzie dużo roboty, no bo będą w kolejnym odcinku żniwa. Dobra, powiem wam, że te trzy łyżki starczą. Tutaj oczywiście ID Agro nie mogę zostawić. Wiadomo dlaczego. Dobra, odczep łyżkę. Obciążnik. Też sobie odczepię. Ole, szedł. Jeszcze dwa rejestracje, wronek 555. Najlepsza. I zobaczę, czy on już w ogóle kółko zrobił. A on jeszcze kółka nie zrobił. No dobra, no to nawet dobrze, ja się nie spieszyłem tak zbytnio. Więc zaraz będzie robotka. Ile on to będzie kosił? 40 minut? Oj, to widzę, że to będę miał dużo ogarniania na save'a po odcinku. Żeby to wszystko sprasować. Nie, no fajny ten sztajerek, nie? Żeby to wszystko sprasować po odcinku. Znaczy, no ja chyba jeszcze na odcinku będę zaprasował, zależy ile to będę przetrząsał, tak? Znaczy, przetrząsnę sobie tam 10-15 minut i tyle, tak? Nie ma lipy. Ciekawe. Widzicie, jest poniedziałek, no i zaraz się spać chcę. Przejadę sobie kurlarny człowiek na tym rondzie. Nie będę świrował pawiana. Szerokość rocze 9 metrów. Stanę w tym samym miejscu, co stała kosiarka, więc zobaczę, jak to wygeneruje.
Najlepiej, żeby tak samo wygenerowało. Oczywiście lag, no bo czemu by nie? No bo kurczę, musi sobie ogarnąć, jak to najlepiej sobie przecząfać. Mi się zdaje, że on tak będzie to przecząfał, tak o. W tą stronę, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, bo kosiarkę w tą stronę sobie wygenerowała. Oj, chyba sobie farminga wywaliłem. O, patrz, jednak nie. A, cudownie. Prawdopodobnie ten kurs, tak, on się tutaj zaczyna. A kosiarka ma kurs tak. Więc praktycznie kosiarka będzie musiała... Dobra, wyłącz mi to oczko. Zobacz, jak ten kurs w ogóle jest dla kosiarki zrobiony, bo nie wiem. Teraz tego ja nie zobaczę, bo jest tyle narąbane tych punktów tam. A, bo tu była podkręcona zgrabia przeciążarka, dlatego mówię, czemu on nie jest 25? Czy to tak było oryginalnie? Ale nie, to tak nie było oryginalnie. Ej, mówię, to maszyna... Maszynę do książki muszę sobie ogarnąć, żeby to wciągać jakoś. Bo mi się to przyda naprawdę do wszystkich. Na wszystkich seriach. Znaczy, no może poza fletem na osadzie, tak? No bo tam to jednak nie wypada takich rzeczy używać. No ale tutaj na te oryginalne serie to myślę, że jak najbardziej. Aha. No od tej strony kurs zrobiony, czyli taka jak przecząsarka ma. Tylko, że przecząsarka będzie pod większym kątem, widzicie, ale... Ale wiadomo, o co chodzi, nie? I chyba ona... Ona się tak przecięła, to ona chyba teraz w prawo będzie jeździć. Do końca. Do tych małych klinów, tak mi się wydaje. No nie wiem, bo ja teraz na GPS-ie... Znaczy na GPS-ie, na escape'ie widzę tylko... Na escape'ie, na minimapie, no. Na minimapie widzę tylko mój kurs, więc... Nie wiem, nie wiem. Dzieci, maszyna 13 metrów, kosiarka. Już na dwa razy tutaj nie chciało mi kurs wygenerować. A przecząsarką 9 metrów. Co prawda jest mniejsze, tak? No to od razu, to normalnie wygenerowało dwa kółka. Więc no, tak to wygląda, nie? Przetrząsam sobie, no dawno nie przetrząsałem, ale ten zestaw jest świetny. Oby kiedyś taki zestaw był na flecie na osadzie, nie? Do przetrząsania. To kurde, bym wtedy całe dnie i nosa przetrząsał. Nie no, jak ja mam to jeszcze jara, to tam już nie będę brał, tak wiadomo. No ale ta przetrząsarka na pewno leci, no bo ona ma 9 metrów, tak? Czy tam prawie 9 metrów, więc ona robotę robi. I tam na flecie to myślę, że... Taka przeciążarka 9-metrowa to już myślę, że tam może być nawet do końca serii, tak? Myślę, że w przyszłości sprzedam tą prasę do kostek. Moją Sitmay i... Będę tam ogarniał sobie ten stuk dalej, co mam, tylko że pod większe, tak? Pod większe rzeczy. Pod większe... Wtedy chyba belki sobie ogarnę, no bo... W sumie belkami też bym się pobawił i turem poładował. Więc taka ciekawa robota. Ja zawsze lubiłem turem się bawić. Znaczy, nie, lubiłem się bawić w takim sensie, że wiecie, nie? Że autoload był włączony i tylko ładować, tak? Ale ostatni... A, to nie, to dobra, to 17 tak było. Ale kiedyś tam chyba ładowałem na odcinku. Tak, ja ładowałem kiedyś na odcinku. Na odcinku przecież taką przyczepę fajną. W 17 nawet na odcinku. Chyba tym sztyjerem na to ładowałem, tak. Tym sztyjerem przecież belki ładowałem na przyczepę. Na osinie V1 to pamiętam. Nawet była miniaturka z tego. Więc jak była miniaturka, to na pewno to musiało być zbierane. W pierwszym odcinku pracowałem. Tra, ale słomę. O, no, jak to było? To było 2017, bo już koniec. Końcówka 2000. Nie. To 2017 rok musiał być na pewno. Bo w 2016 na pewno to nie było osiny. Na pewno nie.
To zaraz, zaraz sobie włączę ten odcinek i zobaczę, tak? Opa, jednak... Jednak przy... Ten... Nie... Dobra, co? Jednak kosi tą stronę, co... Co chciałem, żeby kosił. Co prawda te dziwne swoje Żydy zostawia, no ale... Już to mówił, nie można mieć wszystkiego, tak? Nie, dobra, tych punkcików na razie nie będę włączał. Przeczące to, co jest tutaj po lewej stronie, i będę kończył przewracanie. I wtedy zapnę sobie prasę do Fenda, bo Fend jest najsilniejszy. A ja sobie to po odcinku zapnę i zaoram, tak? Albo w kolejnym odcinku to po prostu będę sobie tutaj w tle sobie będę orany i wapnowany. Tak chyba sobie zrobię nawet. Po prostu w tle to będzie sobie koszone i wapnowane. Koszone. Nie, na co? Orany i wapnowane, no właśnie o to mi chodziło. Tutaj zbytnio nie ma... Oj. Nie ma zbytnio jak urwać tego terenu już. By to jakoś polepszył. Może tutaj trochę bardziej pod ten domek. I tam pod tym domkiem też... Zobaczę w sumie. Coś na pewno wymyślę, tak? No i właśnie to jest najgorsze, że on teraz pojechał tam. A ja nie wiem, gdzie kurs miał tutaj ogarnięte sobie punkty. Na przestrzensarce oczywiście, bo przestrzensarka... Przestrzensarka ma większy kąt ustawiony. Pod większym kątem się kurs wygenerował. Pod innym kątem niż pod kosiarką. Więc no... Może być ciekawie, nie? Wiem, że ADF Łoprzek już przewracam, no ale nie mam w jedną stronę jak jechać. Więc tak muszę jeździć tyle. No, chciałem fajny odcinek zrobić. Chyba mnie turkę sobie z przestrzensarki zrobię, ty, bo to chyba będzie najlepsza miała tylko. Najładniejsza w sensie pod tym względem chodziło tak. Offset i fly mode. Teraz ta. I teraz ta. Fly moda i kudy sobie odpalam i tyle. Terirararam. Nie, ale ten to zarąbiście idzie, tak? Kron właśnie jedzie 0 na godzinę. Kron też jedzie 26. Także Kron ma takie teraz dziwne dekoszenia. Takie główienko. Więc on tam teraz więcej czasu traci na nawracanie niż na koszenie. Dużo czasu traci na nawracanie, a mało kosi, może tak. To jest odcinek na środę, tak? Na czwartek oczywiście wyjdzie flet na osadzie, tak jak miało być. Nie. M-click musi być, a potem flet na osadzie. Czyli M-click na piątek. Na ten, flet na osadzie na piątek. Tak, bo mi nie pasowało coś tu. Macie, ale chyba samą kiszonkę tylko sobie ogarnę na odcinku z 15. Teraz tam.
tak ma kosiarka, a przeciązarka ma jakoś... Jakoś tak, tylko to nie widzę zbytnio. Nie, bo kosiarka idzie po tych punktach, tak? Tak. A przeciązarka ma chyba tutaj start. Nie, tu jest start przeciązarki. Tak, 790 punkt. Więc ja muszę jechać w tą stronę. Więc czekaj, kto jest mniejszy? Okej. Okej. I to jest tak. Dobra. Wszystko wiem. Tak. Ha! Czyli teraz przetrząsarka musi stać. Dobra, już ogarnę. Dobra, przetrząsarka teraz musi stać i czekać, aż kosiarka to wszystko tutaj na środku skosi. Okej. Okay. I teraz tak. Na ten przejazd. I tutaj musi stać już przetrząsarka i tyle. A ja idę do Henda i będę to prasował. Oczywiście to, co mam przetrząśnięte, tak? No, wiadomo. Dobra, wiecie co? Gdyby to poszło... trochę szybciej. To ja go wyłączę i skoszę mu ten kawałek, no bo ja nie chcę, żeby on tyle czasu tu nawracał. A ja wiem, że jak on tutaj skończy, to on tam by pojechał, wiem, gdzie on pojedzie, więc... nie ma lipy. No dobra, ale coś mi tak dalej to nie pasuje w tym kursie do przetrząsarki. Bo skoro tu jest jedno kółko... Skoro tu jest jedno kółko, a ja przetrząsarkę mam na dwa kółka ustawioną. Więc... drugie kółko gratis będę musiał jechać tutaj, jak skończy koszyć, czyli... za jakieś 16 minut będę musiał dopiero jechać. No trudno, no. Ja tam swoje sobie już skosiłem, tak? Znaczy skosiłem, przewróciłem. No to, zapnę prasę i tyle, tak? Sprasuję ile mam i skończę odcinek. To nawet było ostatnio samo robione, więc... ale teraz. No dobrze, dobrze, im więcej siana, tym lepiej. Wtedy przynajmniej przez długi, długi czas nie będę się chciała robić. W ta strona. To jak ja tak szybko wyjechałem wtedy z kosiarką? A, bo ja nie zatrzymałem się, tylko wyskoczyłem tutaj jakoś. No tak, bo teraz do ronda jadę i tyle. No i teraz to w końcu będą normalne plony, tak? Teraz to w końcu ta seria ruszy do przodu, no jak będę miał teraz pół mapy. Już mam pół mapy prawie. No w sumie mam pół mapy kupione górne. To ja tylko te największe landy na dole zostały do kupienia. Łąkowe, więc... wiadomo, troszeczkę czasu też to zajmie, zanim to kupię, no ale... ale kiedyś kupię, tak? Widzicie, tutaj się z grabiarkiem nie bawię, widzicie, jadę od razu. Tak patrząc na Farminga 22, to najwięcej roboty na serii mam w M-Creeku. Do końca oczywiście mówię, tak? Do końca serii najwięcej zostało na M-Creeku.
I na flecie, no bo wiadomo, że flet to ta będzie przewodna seria, która najwięcej zostanie, tak? To było akurat do przewidzenia, tak? Ale wiadomo co. Nie wiadomo, co chodzi o pieniądze. Nie no, tak naprawdę nie o pieniądze, ale chodzi o to, że flet na zasadzie to jest mała seria, no to tam w kwietniu się do ona zaczęła, tam koniec marca. Ale chyba w marcu się zaczęła, tak, bo ona miała być w ogóle na Wielkanoc. Tak, taki był plan, przynajmniej na początku. Ale później myślę, że chyba na początku marca wyszła, czy tam. Tam w połowie marca jakoś tak to się zaczęło i. Tam już mam 33 odcinki nagrane, a tutaj mam z tego, no to mam Ellengrada w 60 odcinków. Nie, no to mówię, raz, dwa to spracuję i zaraz idę na 15. Nagram sobie odcinek i tyle. Z Kiszonki, no bo tam żniwa były ostatnio, a też ja nie chcę przesadzać tymi żniwami. Tak jak mówiłem, tam sobie ogarnę pracowników prawdopodobnie na żniwa i tyle. A w 22 to jutro będę cały dzień siedział i będę ogarniał save'y. Albo co innego. Szkoda, że żadnej serii 19 nie ma na timelapse, tak? Ale już w styczniu będzie. Może. Znaczy, tak, w styczniu będzie, to już mogę w sumie powiedzieć, bo i tak teraz pewnie nikt nie ogląda do tego czasu, więc w styczniu sobie zrobię nową serię i tyle. Gierkruch w styczniu też wróci. Najprawdopodobniej. Bo teraz między świętami będzie nagrywana, więc. Między świętami a Sylwestrem oczywiście o to chodziło. Że będzie nagrywany Gierkruch prawdopodobnie w 17, no bo 19 mi nie działa na multiplayer, więc. Nie wiem, jak się naprawi, jak naprawię, to. Jakimś cudem się naprawi. Albo ja to naprawię jakoś. No to. To będzie dalej Gierkruch 19, jak nie będzie, no to trudno. Albo powiem, żeby kruk mi wysłał save'a, albo kiedy ty kruk mi wyślesz save'a, to też nie będzie to samo, nie? Dobra, super. 9 kostek zrobiłem, tak? To w sumie tyle, na tyle sprasowania. Bo ja bym musiał teraz czekać jeszcze 10 minut odcinka, żeby on to skosił, żeby on to przewracał. A to nie, to się nie opłaca. Wsiądę sobie do kosiarki. Miniaturka jest, landy nowe pokazałem, to jest nowy land, to jest nowy land. I tutaj te dwa pola, trzy w sumie pola. Cztery, pięć pól, dobra, pięć pól kupiłem i dwa landy łąkowe. No więc spoko. Tutaj pisze, że niby jest 17 minut, tak, ale 600 punktów jeszcze o to chodzi. Więc spoko. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymaj się, cześć i pa pa. No 29 minut, no bo nie mam więcej czasu. Znaczy, czasu mam więcej, ale wiadomo, chcę iść jeszcze sobie na 15, więc na razie pa pa.